Witajcie moi drodzy na kontencie TEDAS, na początku naszej historii z Dragon Age'em, czyli w pierwszej grze z tej serii Dragon Age, początek. Witam się z wami, Oznaczony, i w tym momencie rozpoczynamy grę. Oczywiście na początek podstawowa kampania, potem Dragon Age Przebudzenie. W następnej kolejności przejdziemy sobie Dragon Age 2 z dodatkami, bo tam jakiś dodatek było, ile dobrze pamiętam. A następnie weźmiemy się za Dragon Age 3, czyli Inkwizycję. Mamy intro. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings, the Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevailed. Hardkorowcy, nie powiem. Będziemy taką wolną armię. Podoba mi się to czyste początek. It has been four centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now. And our warnings have been ignored for too long. It may even be too late, for I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. No, zaczyna się wesoło, nie powiem. Już zacieram rączki. Oczywiście kobieta. Nie ma to nic wspólnego z moimi jakimiś, nie wiem, załóżmy chęciami. Krasnot plebejusz. Nie ma to nic wspólnego z chęcią, nie wiem, udawania małej madzi, ewentualnie innych tego typu rzeczy, tylko po prostu, wiecie, mając przed sobą grę długą, bo Dragon Age jest grą naprawdę długą, zdecydowanie wolę sobie popatrzeć na sympatyczne damskie plecy i głowę, a nie na jakiegoś przepokonywanego osiłka. Sorry, tak już mam
Nie wydaje mi się to absolutnie niczym złym. Troszkę nie te zmarszczek nie ma, dobrze. Tatuażu też nie. Naturalnie, to wojowniczka się nie maluje. Ludzisko. Dla wojowniczki cieniem do powiek jest krew jej wrogów. Dobra, niech będzie tak. Odcień skóry, zobaczmy. A nie, taka najzdrowsza, dobra. Intensywność ust. A nie, będą czerwone, a czemu nie? Włosy. Zobaczymy, czy jakieś inne fryzurki może. Ciekawe. Nie, nie, no łyso zdecydowanie, nie, moja droga, to może być ładne. Nie po to tutaj biorę kobietę, żebyś wyglądała jak nie wiem co. Podoba mi się, niech będzie. Tylko może jeszcze zobaczymy, jakie kolorki mamy lepsze do wyboru. Czarny. No nie, może akurat nie chcę, żeby była czarna. Tak, będziemy mieli geralcice. Dobrze. Zmień imię. Geralcice, Geraltka. Geraltka. Ciep. I pięknie. I o to chodzi. Oczy, ładne masz oczy w sumie. Nie wiem, jak ci będzie. Nos. No, nos też może być. Usta. Takie ma jak dziwko ściśnięte, nie? Jakoś nie widzę większych. A, czyli taka wystająca szczęka. Dobra, to zostawimy. Kości policzkowe. Szerokość policzka. Ta, ty nie jesteś człowieku, ty nie jesteś ojcem chrzestnym. To tutaj są pulchne, to nie. Wysokość. No teraz ty wyglądasz jak zombie. Nie, nie, nie. Dobra, niech ci będzie. Wysokość uszu. Ja w ogóle nie widzę twoich uszu. Hello. A, taka normalna, niech będzie. Podobizna. Patrz się normalnie, obrócę w prawo, niech się, o, na mnie się patrz, dobrze. Tak, niech będzie. Dobra. A, nie może być cycków, szkoda. A, ten mi się podoba, wyraz twarzy. Nie, nie, nie. O, tak, akurat na łotrzyka, dobrze. Idealna twarz na łotrzyka. Tak, to mi się podoba, mówię wam. Taka kreacja to jest to. Punkt do wydania. Ponieważ mamy łotrzyka, to łotrzyk na pewno będzie potrzebował siły. Już oczywiście przed nagrywaniem pozwoliłem sobie co nieco popatrzeć w statystyki i różne takie i różne tego typu sprawy, a żeby po prostu jakoś tam się przygotować, tak, i nie musi wszystkiego ogarnić z wami. Szkolenie bojowe. Taktyka. Zielarstwo. To chcę. Będziemy walką się zajmować, a nie. Dobrze, zdecydowanie dwie bronie. To raz i to chcę. Tak, zamach dwoma brońmi. Zamachy są fajne. Normalne, żeby nie było zbyt hardkorowo. I w tym momencie przenosimy się do rodzinnego zamku mojej rodziny, czyli Kauslandów. Ciekawe nazwisko swoją drogą. Gdzieś w Fareldenie, gdzie konkretnie to nie wiemy. I zobaczymy, cóż ta historia przygotowana dla nas, wybrana przez nas, family, będzie robiła. Earning the loyalty of your people with justice and temperance.
When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown. Not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No, no. The appearance of the darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True. Though we both had less gray in our hair then. And we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pop. I didn't see you, sir. How? You remember my daughter? Dziecinko. I see she's become a lovely young woman. Dziecinko. Pleased to see you again, my dear. Póki ci nie wbijesz tyletu w mordę. Oh no, I left them in Amaranthine, well away from the fighting in the south. They do send their best wishes. My son Thomas asked after you. Perhaps I should bring him with me next time. Oczywiście. Dlaczego nie? Good. My son saw you at a Denerim fair and has talked about you ever since. He'll be pleased you remember him. At any rate, Pop, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Now, that's what I'm glad to hear. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. O, nasz przyjaciel z intra. Oj tak, już mi się podoba. Już mi się podoba początek tej gry. Zdecydowanie. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course. Szary strażnik, no tego się dało domyślić. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Ja wiem, ale wy może niekoniecznie musicie wiedzieć, więc proszę bardzo dla was. They are the heroes of legend, who ended the blights and saved us all. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your daughter is also an excellent. Honor though that might be, this is my daughter we're talking about. Pewnie mi się podoba ten pomysł. I have not so many children that I'll gladly see them all off to battle. To moja, mój wybór, stary. Hello. Widzisz, już u cycki urosły, to mogę sama za siebie decydować. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? In the meantime, find Fergus and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Oczywiście. A dobra, nie chcę mi się upstairs in his chambers, no doubt, spending some last moments with his wife and my grandson. Be a good lass and do as I've asked. We'll talk soon. No i luz. Dobra. Przedmioty to w tej chwili tutaj nie mam. Ekwipunek mam założony, jest dobrze. Kodeks, czyli nasz dziennik. Pięknie, dobra, wszystko załatwione, możemy lecieć dalej. Jak widzicie, na pewno dużo sympatycznie będzie patrzeć na nią niż na jakiegoś osiłka. Dobra, ciśniemy po naszym rodzinnym zamku. There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Pardon my abruptness, my lady. It's simply that I've been looking everywhere for you. I fear your hound has the kitchens in uproar once again. Mam ogara? Miło. And is threatening to leave. Wiem, że jestem nieogarnięty. Your mother disagrees. She insists you collect the dog, and quickly. You know these Mabari hounds. He'll listen to his mistress, but anyone else risks having an arm bitten off.
I'm not willing to test that. You're quite lucky to have your own Mabari Warhound. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just... At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled. Shall we? Dobra. Ja zawsze do kuchni chętnie pójdę. Cóż, jedna rzecz, którą na pewno muszę powiedzieć, która mi się nie podoba w stosunku do dwójki, to jest na pewno stuprocentowo jakby opcja wybierania dialogów, tak? Tam było to użyte w takim fajnym kółeczku. Tutaj no, mamy jakby listę dialogową, co oczywiście nie jest złe, no bo wciąż mamy jakby sporą różnorodność i to jest fajne, ale ale zdecydowanie wolę to kółeczko. Get that bloody mud out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves, I swear it. Calm down, good woman. You and you, your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. A blight wolf is what he is. How am I supposed to work like this? Oh dear. That's it. I'll quit. Nan. Just get him gone. I've enough to worry about. You two, stop standing there like it. Wrogi między żołnierzy, moja droga, to jest problem. Niezależnie czy są nawet głodni, czy nie. Pieseł, jaki fajny. How, how? Look at that mess. How did he even? Cieszę się. Oh, encourage the hound, why don't you? Tak, dobrze, dobry. It does seem like he's trying to tell you. Ponieważ legendarne let's play, to nie będzie legendarny. Ciep, gdzie jesteś? O, szczuraski. Dobra, jedziemy. No, już was nie ma. Ciśniesz. Tak, dacie radę tym szczurom. Chyba, może, miejmy nadzieję. Chociaż w porównaniu ze szczurami to... Mroczne pomioty to nic takiego. It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Chłopie. The hound must have chased him through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Jak tak krwawisz, jak zaczyna na świnia, kiedy bijesz się z pięcioma szczurkami, to nie chcesz się bić z plagą. No, ale I've seen. Dobra, ze szczurku raczej nic nie dropi. Ale leczko bezpiczarni sobie nie okraść. To jest zawsze dobra opcja. Wziąć sobie coś ze szpiżarni, jak możemy. Żarcie, żarcie, dużo żarcia. There he is, as brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. What? See, now you've gone and scared the servants. I expect those filthy things are dead. Oh, I bet... Oh, do... Here then. Take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Oczywiście. Kucharka zawsze lubi psy. Nawet jak się po sobie nie daje tego poznać. Kot leczniczy mnie nie interesuje. Idziemy do Fergusa, czyli brata mojego. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. Takie spotkanie rodzinne. Ah, here is my lovely daughter. I take it by the presence of that troublesome hound of yours. You've always had a way with her. I think we last met at your mother's spring salon. You're too kind, dear girl. No, tu masz rację, czasem są zbyt grzeczne. Ale jakby ze mną do łóżka poszła stała i... Case for it, I might add. You remember my son? Don't listen to her. It's good to see you again, milady. You're... And this is my lady in wait. It is a great... You would think that it would make it easier. Perhaps your do... Proud doesn't get me any more grandchildren. I would like that, milady. Osobność. Może w kuchni z tyłu, co? Perhaps we'll retire to study. W kiełbaski, ryby, nie jajecznicy? Good evening. Dobra, te wskazówki już wszystkie mam ogarnięte, to mi są niepotrzebne. Mogę sobie iść do Fergusa. Fergus jest tutaj.
It is begun. Idziemy. Is there really going to be a war, Papa? Will you bring me back? Przyjrzyj mi miecz, a będę przebijał sword. That sword, Oren, and I'll get you the mightiest one I can find. I promise. I'll be back before you know it. Marta, papiada, trochę później, jak mi się szczurki znudzą. My heart is disquiet. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little sister to see me off. Now dry your eyes, love, and wish me well. Stay. I'd like to say farewell. Then the Arl's men are delayed. You'd think his men were all... Well, I'd better get underway. So many darkspawn to behead. No pewnie. So little time. Off we go then. Zmęczysz się, stary. I'll see you soon, my love. Ciepa, ciepając te. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Mogłeś sam pójść. I will pray for your safety every day you are gone. And miss having both my children in one place before... The Maker sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands and fathers, and bring them safely back to us. And bring us some ale and wenches while you're at it. For the men, of course. Kochanie, będę wierny. You would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you put absolutnie. On to get the bucket tylko out of dwie dzienny. A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Bryce, make us breath. It's like living with a pair of small boys. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her sister, won't you? Oh, good. How thrilling. Enough. Dobra. Trzeba się stąd ruszać, iść spać. Idziemy spać, dobrze. Kietkactenka. Uhuhu, koszulka. Nawet nie koszulka nocna. Oj. Dobrze, dobrze. Kto tu wali do drzwi o takiej nocy, żeby ten rycerz z wielkim mieczem? No nie, wtedy byś by nie warczał, chyba. Chyba, że nie lubi dużych mieczy. My lady, help me! The castle is under attack! Oh. Absolutnie. Dobra, okej. Okay. No moja droga, trochę ten rozstaw tytków masz spory, ale generalnie to... Akurat, żeby ich pogłuszać zajebistością swojej klatki piersiowej. Także więc zostaniemy chwilowo bez głównej części garderoby. Idealnie. Chodź tu. Ciśniesz, ale dobra jest. Już cię nie ma. Co my tu mamy? Okłady lecznicze, a właśnie przyciągniemy sobie na... O, proszę. No myślałem, że nieczysta walka to, że tylko kopnie w jaja, no. Ładniej by było. Nic by nie było bardziej. Bardzo ładny finisher. Podoba mi się to. Dobra. Czego, słuchaj, jesteś tak krwawa, że normalnie można by myśleć, że się kąpiesz w krwi. Ale dobra, jeszcze założymy. Na pierśnik, bo jeszcze tyski marzną. Nie można ich zbyt mocno wystawiać na światło dzienne. O. Jedziemy. Linia, szmat. Jedziesz go. Dobra, jeszcze nie ma. I ty też. Z dziewczynami się nie zadziera. Słuchaj, zawsze jak zaczynasz z kobietą, to ci się źle kończy. Pamiętaj o tym. I heard fighting outside and I feared the worst. Are you hurt? Nie jestem ranny, tylko jestem ranna. Ale właściwie to nie jestem ranna.
Her scream woke me up. There were men in the hall, so I barred the door. Did you see their shields? Those are Howl's men. Why would they attack us? Zdrada. You don't think Howl's men were delayed? Fajnie się zaczyna. On purpose? Have you seen your father? He never came to bed. We must find him. I am no Orly. No i dobrze. Daj mi miecz, z niego skorzystam. Umiesz korzystać z tych mieczy. Umiesz. Tak jest. Sztylet 5. Widzę, że 4 modyfikatory do siły. A niech sobie będzie, że sobie wezmę. Buławka. W sumie czemu nie? Dobrze. To cię raczej nie obchodzi. Dam ci łuk. Ty będziesz łuczniczka. No i ciśniemy. Uj. Ktoś tu nie chce świadków. No! My little Oren. What manner of fiend slaughters innocence? How is not even taking hostages? He means... Oh, poor Fargus. Kurwa, Fargus też nie żyje? Nie. Nie, przecież Fargus wyszedł z tym. Czyli stracił żonę i dziecko. No to będzie naprawdę zdenerwowany. O, giniesz. Ty właśnie, o, level. No nie można w trakcie walki. Dobra. O, ładnie. Krytykiem prawda? Ty się stamtąd uszczelaj na luzie. No i już cię nie ma. Dobra. Skarby trzeba polucić, bo czemu nie? O, kolejne trupy. I'm so sorry. Słuchaj, spokojnie, po każdym spotkaniu rodzinnym są zgony. Pod warunkiem, że rodzina fajna, bo jak nie fajna, to w sumie też są zgony, tylko z innych powodów, więc... Luz, nie ma się czym martwić. We must use the servant's entry in the larder to escape. Do you hear me? Ja, słyszę. Then survive and visit their... Ja bym tam się przebił przez wszystko bez problemu. Jestem dobra w przebijaniu się. Chcesz sprawdzić, chłopcze? Dobra, tu nic nie ma. The castle has fallen! I'm getting out of here! Yes, my lady. Here they come. Nadchodzą. Szmaty wredne. Już się nie ma. O, się nawzajem wytrzymał. Zdychaj. O, żeś dostał przez rękę. Ciśnij go. No buławką, dobrze. Z jednej, z drugiej, z lewej, z prawej. Ogarka też. Ciśnij go. Dobra, masz nieczystą. Wow, 82 expo. Expogenny. Daj się hardkorowo trudno. Och, zginął. Jak ci go nie szkodzi? Ten leży, tutaj mamy loot. A ja mam level. O czym oczywiście zapomniałem w trakcie. Weźmy siłę. Dla większego damage'a.
Zielarstwo. Taktyka. Trucizna. Tam chcecie bić. Dobrze. Talenty broni trzeciego poziomu. To jest to, co lubię. Niehonorowy kop, to lubię. Kamuflaż. Okej, okay, to mi się podoba. Premia do ataku, podwójne uderzenie. Tak, weźmy sobie podwójne uderzenie. Dobra. Może być. To jest tryb wojenny, więc okej, okay, będziemy sobie w trybie walczyć. Akurat przetestujemy idealnie. O, od razu lepiej. Pięknie. Aż mu bechę wypruło. To lubię. Dobre podroby na obiad. Właściwie na kolację. To podstawa. A jeszcze ma Barry ma level. A ty to też w Strange'a będziesz pakował. Dobra, ci tu leżą. Tam jeszcze ktoś jest. Tu cię. Pięknie. Lucik. Zestawy do leczenia ran to jest bardzo ważna rzecz w tej grze, gdyż poza takim, jeżeli mamy drużynę, no w tej grze zawsze mamy drużynę, to dobra, leżysz, to kiedy jedna z postaci zginie, albo nawet wszystkie za wyjątkiem jednej ostatniej zginą, jeżeli wszyscy nawet prawie że zginą, to ale tak naprawdę nie giną, zostają tylko ogłuszeni, co ma niesie sobą takie konsekwencje, że po zakończeniu walki, oczywiście zakładamy, że walka jest wygrana, wstaną oni z obniżonym poziomem zdrowia, który jest wyjaśniony tym, że otrzymali ciężkie rany, więc zmniejszyła się ich maksymalna możliwość odporności i zostawia do leczenia ran właśnie to jakby ubytek zdrowia likwiduje. Pięknie. Zaproszony. Jestem ciekawy, czego w gruzowisku są. Och, kolejny. Jakie ty fajne krytyki zadajesz. Znaczy, no nie, czy ja nawet nie wiem, czy to są krytyki, ale wygląda efektownie. Dobra, łuk, ty już masz krótki łuk. Czy tu? O, tak, dobrze. Mag. No. Jezus Maria! Wie to, jak ty machasz tą bronią? Przecież w nią miałem. Zabij tego maga, kurwa. Teraz to zabij. Dlaczego? Proszę bardzo. Czapię to. I tak, no tam będą dłuższe. Pójdź. Intensywnie. Ubij to! Dobra, mamy się uczyć za chwilę. Ło! Ładnie. Did you not hear, Sir Gilmore? We must go while we can. Send me! Dobra.
nie ma sensu się teraz leczyć. Man the gate! Your ladyship! My lady! You're both alive! My lady, my lady! I was certain House men had gotten through. Please suck my cock! When I realized what was happening, it was all I could. If you've another way out of the castle, use it quickly. I've no idea. When I... He went towards the kitchen. Bless you. Make her... Tak, bo rysował Rosa, rysował z Bary, jakby tego nie nazwać. W każdym razie to się po zakończonej walce zaczyna bardzo szybko regenerować. Więc z oczywistych względów nie ma większego sensu. Nie ma większego sensu jakby niż to do leczenia ran. No. Ciekawe, że nie otrzymałem tej rany, to mnie bardzo ciekawi. Ale to może jeszcze po prostu jest ta część jakby gry traktowana jako pewnego rodzaju samouczek. Więc może po prostu tutaj jeszcze nie ma bardzo przegranie, czyli śmierć tego z bohaterów. Nie sądzicie, że ta buława wygląda nieco jak... To jest to jak przypychaczka do kibla, z drugiej jak dildos, taki z ewentualnie zatyczka analna. W sumie nikt nie powiedział, że buława nie może być wielofunkcyjna, nie? Pomóż nam stwórco, zginiemy, tam zginiecie. Geralt, niszczę potwory. Nie tylko potwory. Wszystko niszczę dla expa. Póki daję dużo expa, to zabiję. Jak nie daję, to już. Która z Lily, czyli mana, która jest mi kompletnie niepotrzebna, bo jej nawet nie używam. Dobra, dokąd? Kamień życia. Run, bitches, run! Już ich zabiłem, idioci! Dobra, tam mamy iść. Patrzę sobie na minimapkę, czyli w tą stronę. Wrogowie wyższego stopnia, czyli taki mini-boss. Dobra. Jedziemy. Który to? Aha, ten jest wyższego stopnia. Tego sobie zostawię na koniec. Pilnuj zdrowia, pilnuj zdrowia. Hał, pilnuj zdrowia. Jakiś patrzyk, jak się nie myśli. Ten zdechł, ten zaraz zdechnie. Ruszamy, to nie pomogło. Igi. Nie trafisz w ogóle. No dobra, na koniec jeszcze zdechł. Pokrów duszy, co to jest? Aha, czy to zapewne coś w rodzaju klejnotów w broni będzie. Plus. Lubię takie rzeczy. O, stary stąd spotyka łuży krwi. Pochlałeś dużo wściekłego psa. O, stary. Kurde. Zeżnana świnia to przy tobie nic. Tyle krwi. Serio, to ty nie powiesz? Wszystko dookoła jest pełne mojej krwi, a ty mówisz, że krwawie. Nie, skąd że? Niemożliwe. Bryce. I won't survive. Oh. Once Howe's men break through the gate, they will... Someone must reach Burgess. Yes. Bryce, no. The servant's passage is right here. The castle is I'm afraid the turn is correct. Howe's men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. You are Dunk... Yes, your ladyship. The turn and I tried to reach... My daughter helped me get here. I am not surprised. Whatever is to be done now. Duncan, I will, your lordship.
anything. What is happening here pales in comparison. I came to your castle. I understand. You fought your way. I will take solid. Then I offer you a place within the Grey Ward. Strażnikiem. We must leave quickly then. Bryce, are you... Our daughter will... Darling. Eleanor. Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't abandon you. So we all die? No. Your place is now with the Grey Wardens. Mine is with your father, at his side. I'm... so sorry it's come to this, my... Wytarliście krew jeszcze raz, krwawić, dobra. Stary, masz sobie po prostu hektolitry tego płynu. Myślę, że ty byś przeżył. No spokojnie. Jesteśmy z was dumni. Sforsowali bramę. Ucieczka. Zostawiliśmy. Rodzinę. Rodzinny zamek, wszystko za nami. Jesteśmy wolni. Możemy iść. I dokonać zemsty oczywiście, bo dlaczego nie zemsty? Traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. Ostagar. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the Northern. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan! King Caelan! I didn't expect tak na powitanie wychodzi. A royal welcome? O, ważny jesteś gościu. I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is she? Widzisz to potem... No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you? Mięśnik klatki piersiowej? I don't think we've ever actually met. Stanął taki cios, że normalnie padłbyś? Jak mała dziewczynka. Dead? What do you mean? Duncan, do you know anything about this? Terran Cousland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken High Ever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I... As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. No doubt you wish to see your brother. Unfortunately, he has been scouting in the wild. Po tym jak już mutne ja je ugotuję i podam na obiad. We are all in danger, my friend. Nothing can be done until... I apologize, but there's nothing more I can do. All I can suggest is that... I'm sorry to cut this short, but I should return to... Your uncle sends his greetings and remind... Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won three battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Overconfident, some do would say. Tak right, Duncan? Your Majesty, I'm not certain the blight can be ended quite as... I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Yet not enough to wait for reinforcements from the Grey Wardens of Orlais. He believes our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can, and look to Terran Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Próba trafi, tak dalej.
Every recruit must go through a secret ritual. The ritual is brief, but some preparation is required. We must begin soon. Feel free to explore the camp. Your hound can stay with me while I attend to some business. The Grey Warden tent is on the other side of this bridge. Dobra. Moi drodzy, dobra, czekajcie, mamy jeszcze awans, więc sobie dodamy. Zręczność nie, na 19, tam jest do jakiegoś skilla potrzebna. Z tego co pamiętam, riposta. Dobre, dobre, podoba mi się. Aczkolwiek... 3 ciosy, każdy za normalny damage. To może to niech będzie dzisiaj. Slot taktyczne, to mi się tego nie chce robić. Dobra. Także więc, słuchajcie, moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Tryb sobie przesunę tutaj. No, przesuń się, dobrze. Na dzisiaj kończymy, bo początki bawią długie, a w tym momencie właśnie się początek skończył. Zaczyna się, mamy w tym momencie do czynienia z początku wielkiej przygody, która nas czeka w kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu, zobaczymy, odcinkach. W każdym razie początek wielkiej, wspaniałej, epickiej historii z mnóstwem zajebistych walk, zajebistych misji, zajebistych tekstów i w ogóle zajebistej w ogóle.